Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś kontynuujemy naszą serię zimową Pielęgnacja zimą z Coco i dzisiaj przejdziemy sobie już do pielęgnacji twarzy bez względu na to, jaki macie typ skóry, w jakiej kondycji w tej chwili jest wasza skóra. Przedstawię wam kilka kroków, które powinniście stosować właśnie w zimowej pielęgnacji, a później przejdziemy sobie już do konkretnych tematów związanych z kosmetykami dopasowanymi do konkretnych typów skóry. Moi drodzy, tak jak powiedziałam na samym początku filmu, w dzisiejszym wstępie, pielęgnacja zimowa powinna skupić się w kilku krokach i bez względu na to, jaki macie typ skóry, takie kroki powinniście wykonywać. Są one naprawdę bardzo, bardzo ważne i tak naprawdę część z nich powinniście również stosować przez cały rok. Ale zacznijmy od tego pierwszego podstawowego kroku, którym jest oczyszczanie i mycie naszej skóry. I tutaj bardzo, bardzo ważna sprawa. Co robimy zimą? Oczyszczamy oczywiście, ale uwaga, nie wysuszamy. Co to oznacza? Moi drodzy, w pielęgnacji zimowej powinniśmy postawić na takie kosmetyki oczyszczające, które będą miały delikatne formuły, łagodnie myjące substancje, oczyszczające, detergenty, ale też zawierały dużą ilość substancji emolientowych i substancji nawilżających. Czyli rezygnujemy z tych wszystkich środków czystości, preparatów oczyszczających naszą skórę twarzy, które zawierają silne substancje myjące, silne substancje drażniące i takie, które powodują wysuszanie naszej skóry. I uwaga, przypominam, to się tyczy każdego typu skóry, zarówno suchej, jak i tłustej. Na co w takim razie postawić? Jeśli rezygnujemy z takich preparatów myjących, które mają w składach na przykład kwasy, które już działają złuszczająco i mogą też działać delikatnie wysuszająco na naszą skórę, albo rezygnujemy z preparatów, które gdzieś tam posiadają slesy czy SLS-y, to na co postawić? Przede wszystkim warto zmienić formuły kosmetyków pielęgnujących, oczyszczających i postawić na różnego rodzaju balsamy, mleczka, preparaty takie w postaci masełek lub też nawet w formie olejków. Dlaczego? Dlatego, że będą one miały dużo większą ilość substancji emolientowych, substancji nawilżających, łagodzących dla naszej skóry. Będą też miały inne konsystencje, które już w zetknięciu z wodą będą tworzyły emulsję na naszej skórze, taką emulsję oczyszczającą i przez to też nie będą zbyt agresywnie na nią działały. Czyli pamiętajcie, ten pierwszy krok w takiej zimowej pielęgnacji naszej skóry, kiedy rozmawiamy o oczyszczaniu, to jest oczyszczanie delikatne, łagodne, zdecydowanie bardziej nawilżające, a nie wysuszające. W sumie mamy już dosyć tego wysuszania w pomieszczeniach, przy odkręconych kaloryferach, jeszcze do tego czynniki zewnętrzne, więc nawilżajmy. No właśnie, a skoro jesteśmy przy tym nawilżaniu, to kolejny bardzo ważny krok to jest właśnie nawilżanie. Nawilżanie od zewnątrz i nawilżanie od wewnątrz. I zacznijmy najpierw od tego nawilżania od zewnątrz. Co ja tutaj mam na myśli? Mam na myśli przede wszystkim stosowanie preparatów nawilżających ochronnych. Czyli zmieniamy formuły, między innymi formuły naszych kosmetyków na takie, które będą zawierały większą ilość substancji nawilżających, emolientów i humektantów. Emolienty będą na naszej skórze tworzyły taką powłoczkę, delikatny film ochronny, dzięki czemu będą zapobiegały działaniu czynników zewnętrznych na naszą skórę, jak na przykład mróz, zimne powietrze, wiatr, ale też chroniły naszą skórę przed nadmierną ucieczką wody z naskórka. Z drugiej strony mamy humektanty i te substancje będą z kolei łapały tą nadmiernie uciekającą wodę z naszego naskórka i ją w środku zatrzymywały. Czyli widzicie, takie połączenie emolienty, humektanty. Ja już na moim kanale zrobiłam dla was oddzielny film na temat emolientów, humektantów, więc proszę sobie poszukać w serii o całej prawdzie o kosmetykach. Tam macie wszystko wyjaśnione, co i jak. Co to są emolienty, jak działają, jakie mamy emolienty i nie tylko. Plus do tego
oczywiście humektanty. No dobrze, ale skoro mówimy o nawilżaniu, no to musimy pamiętać, że działamy tutaj kosmetykami, tak? Działamy od zewnątrz na naszą skórę. Ale powinniśmy też działać od zewnątrz w inny sposób, między innymi nawilżać powietrze w pomieszczeniu, w którym się znajdujemy. No nie oszukujmy się, podkręcone kaloryfery to jest powietrze, które będzie wysuszało nadmiernie nam naszą skórę. Dlatego zadbajmy o to, żeby w tym pomieszczeniu jednak było nieco wilgotno. Ja nie mówię, że musicie od razu lecieć kupować sobie nawilżacze powietrza, ale jeśli coś takiego będziecie posiadali, no to jak najbardziej tak. Ale też taki stary sposób, który można wykorzystać zawsze w mieszkaniu, to są takie pojemniki, które się wiesza na kaloryferach, pojemniki z wodą i oczywiście pod wpływem ciepła ta woda paruje, więc też powietrze jest nieco inne. Ale też zatrzymamy się tutaj na chwilę przy jednym ważnym sposobie, jeśli chodzi o odświeżanie powietrza w pomieszczeniu, w którym się znajdujemy, to przede wszystkim wietrzenie. Pozbywamy się kurzu, pozbywamy się tego nadmiaru ciepła, wietrzymy te pomieszczenia i to też będzie dobrze wpływało na naszą skórę. Jeśli chodzi o wietrzenie pomieszczenia, to pamiętajcie, że sen jest dla nas bardzo ważny, dla naszego organizmu, ale to właśnie w nocy nasza skóra najintensywniej pracuje. Więc też bardzo ważne by było to, żebyście zadbali o temperaturę w sypialni, żeby wywietrzyć dobrze pomieszczenie sypialnie, w której będziecie spać. Zadbajcie o ten komfort powietrza tutaj, gdzie przebywacie i zobaczycie, że wasza skóra się wam tym odwdzięczy. No i moi drodzy, jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, a mianowicie to nawilżanie od środka, czyli spożywanie odpowiedniej ilości płynów. Zazwyczaj bardziej dbamy o to w okresie letnim, no bo jest gorąco i chce nam się więcej pić. Ale właśnie, moi drodzy, w okresie zimowym też musimy pamiętać o tym, by pić odpowiednią ilość wody, by przyjmować różnego rodzaju napoje, coś, co będzie nas od środka nawilżało i dbało o to, żeby ta gospodarka wodna w naszym organizmie była na odpowiednim poziomie. Więc tutaj też nawilżamy naszą skórę od środka. I przypominam, bardzo ważna sprawa. Nawilżanie jest podstawą dobrej, świadomej pielęgnacji, bez względu na to, jaki macie typ skóry. Więc jeśli posiadacie skórę suchą, przesuszoną, odwodnioną, no to wiadomo, musicie zadbać o tę wodę. Ale skóra mieszana i tłusta też, moi drodzy, jej potrzebuje. Więc pamiętajcie o tym ważnym kroku w pielęgnacji zimowej, czyli nawilżaniu. Czyli omówiliśmy sobie już oczyszczanie, gdzie nie wysuszamy, a nawilżamy i nawilżanie od zewnątrz i od środka. Ale uwaga, kolejnym bardzo ważnym krokiem w zimowej pielęgnacji jest również regularne złuszczanie. My dzisiaj skupiamy się tak naprawdę na pielęgnacji skóry twarzy, ale zwróćcie uwagę na to i na pewno zwróciliście uwagę na to, że jeśli wasza skóra jest przesuszona, to na ciele, to widać tą taką łuszczącą się skórę, taką przesuszoną skórę. No właśnie. To samo dzieje się ze skórą naszej twarzy i być może, jeśli wy nawet tego nie widzicie, takiej łuszczącej się skóry, tych przesuszonych skórek, to musicie pamiętać, że proces złuszczania naszej skóry jest identyczny na twarzy jak na ciele. Więc musimy zadbać o to, żeby właśnie w tym okresie zimowym też naszą skórę regularnie złuszczać, ale tutaj bardzo ważna jest jakość tego złuszczania i kiedy to robimy. Maksymalnie 2 razy w tygodniu. To też jest bardzo ważne. I rezygnujemy w okresie zimowym z peelingów, które mają w składach takie drobinki. Bez względu na to, czy są to grubsze, czy mniejsze drobinki, skóra w okresie zimowym nie lubi tarcia. W ogóle generalnie skóra nie lubi tarcia, ale w tym okresie zimowym już naprawdę, słuchajcie, jest to wyjątkowe. Skóra zazwyczaj jest już delikatnie podrażniona. Może pojawić się jakiś rumień, może pojawić się zaczerwienienie, czasami podrażnienia. Czujecie, że skóra jest bardziej napięta. Nie dokładajmy sobie dodatkowych problemów dla naszej skóry. Więc co robić? Rezygnujemy z tych peelingów drobnoziarnistych, gruboziarnistych, a przechodzimy na peelingi enzymatyczne lub też peelingi kwasowe.
Natomiast moim ulubionym sposobem, który chciałabym Wam polecić, szczególnie w okresie zimowym, jest domowa kawitacja. I zainwestowanie w urządzenie do peelingu kawitacyjnego i stosowanie go w domu. To jest naprawdę świetne rozwiązanie, bez względu na to, jaki posiadacie typ skóry. Ja o kawitacji też już Wam naprawdę bardzo dużo mówiłam, polecałam Wam różne urządzenia. Gdzieś na moim kanale jest też bardzo, bardzo stary film na ten temat. Ale dlaczego wspominam Wam właśnie dzisiaj o tej kawitacji? Po pierwsze, dlatego, że kawitacja jest świetną alternatywą dla takich kosmetycznych peelingów. Jeśli nie chcecie używać albo nie wiecie, w jakie peelingi takie tradycyjne, mechaniczne, kosmetyczne zainwestować, to zainwestujcie właśnie w urządzenie do domowej kawitacji. Ono nadaje się do każdego typu skóry, bo działa łagodnie, ale to, że działa łagodnie, nie oznacza, że nie oczyszcza, nie złuszcza, bo tak właśnie działa. I mogą wykonywać peeling kawitacyjny osoby posiadające skórę naczynkową, wrażliwą, tłustą, mieszaną, suchą, naprawdę każdy. Więc zastanówcie się tutaj w tym okresie zimowym, na co postawić. Bardzo ważne jest to złuszczanie, bardzo ważne jest wykonywanie tych peelingów, ale jakość tego, jak będziemy to robić i w jaki sposób, też jest bardzo ważna. I tutaj po wykonaniu takiego peelingu oczyszczającego naszą skórę, polecam Wam nałożenie odpowiedniej maski. Maski, która będzie regenerowała, odżywiała, odbudowywała, która będzie wzmacniała naszą barierę hydrolipidową, wzmacniała nasz naturalny mikrobiom. Może to być maska, którą nałożycie na 10 minut, na 15 minut, albo też maska, którą nałożycie na całą noc. Ja osobiście uważam, że w okresie zimowym nie powinniśmy stosować masek typu maski glinkowe, takie maski, które zastygają nam na naszej twarzy, później musimy je dodatkowo zmyć, bo bardzo często nakładamy tego typu maski nieumiejętnie, nie wiemy do końca, jak je nakładać. Bardzo często one też mocno potrafią zastygać na naszej skórze. Później trzeba je zmyć, a żeby je zmyć, to znowu dochodzi do tarcia. Więc tak naprawdę robi się tutaj błędne koło. Postawcie na maski w płacie, maski algowe lub też maski kremowe. No dobrze, moi drodzy, omówiliśmy sobie już trzy bardzo ważne punkty, czyli delikatne oczyszczanie, oczyszczamy, nie wysuszamy. Złuszczanie regularne i peelingi i nawilżanie. To teraz musimy przejść do kolejnej kwestii, a mianowicie do pielęgnacji ochronnej. Pielęgnacji, którą będziemy stosować w ciągu dnia i takich preparatów, które będą chroniły naszą skórę przed działaniem różnego rodzaju czynników zewnętrznych, zwłaszcza tych czynników zimowych, czyli wysuszonego powietrza, zimnego powietrza, mrozu, wilgoci, smogu, różnego rodzaju zanieczyszczeń. No i jeszcze, uwaga, promieniowania, ale za chwilę do tego przejdziemy. I tutaj, moi drodzy, już jest kwestia dopasowania kosmetyku do typu Waszej skóry. Tak, bo o ile te wcześniejsze kroki, o których Wam powiedziałam, stosujemy w przypadku każdego typu skóry, to w przypadku kremu ochronnego musimy dopasować go do typu naszej skóry i potrzeb naszej skóry. I generalnie mówi się o tym, że jeżeli posiadamy skórę suchą, odwodnioną, przesuszoną, to powinniśmy stawiać na takie kremy, które mają gęstszą konsystencję, bardziej treściwą, które zawierają większą ilość substancji ochronnych. A jeśli posiadamy skórę mieszaną czy też tłustą, to oczywiście bardzo ważny jest skład, ale konsystencja takiego preparatu powinna być lżejsza, bardziej wodnista, być może bardziej żelowa, taka, która nie będzie obciążała naszej skóry w ciągu dnia. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o krem ochronny? To przede wszystkim substancje właśnie te ochronne, które będą dobrze wpływały na naszą skórę. I do takich substancji zalicza się m.in. ceramidy, cholesterol, fosfolipidy, kwasy tłuszczowe, substancje łagodzące jak na przykład alantoina czy pantenol, antyoksydanty jak na przykład witamina C czy witamina E, kompleksy mikrobionowe, emolienty i humektanty, o których Wam wcześniej powiedziałam, no i oczywiście dodajemy substancje aktywne, które będą działały na dany typ skóry. W następnych filmach, kiedy będę omawiała Wam po kolei różnego rodzaju kremy ochronne dopasowane do typów skóry, wtedy też zwrócę Wam uwagę jeszcze raz na te składniki, które powinny znaleźć się w kosmetykach. Dziś mówimy sobie już tak bardziej ogólnie.
No dobrze, ale wspomniałam Wam wcześniej o tym promieniowaniu. O co tutaj chodzi? Chodzi przede wszystkim o to, moi drodzy, żebyście nie zapominali o tym, że w zimie również stosujemy filtry. Filtry z odpowiednim SPF, z odpowiednim współczynnikiem, dopasowane do potrzeb naszej skóry, ale też trochę ze względu na to, jaką macie ideologię, czy wolicie filtry naturalne, czy wolicie filtry chemiczne. Filtry stosujemy przez cały rok. I zima, pamiętajcie o tym, mimo tego, że mamy mniej tego słońca, albo czasami nawet w ogóle go nie ma, to nie oznacza, że nie ma promieniowania, bo promieniowanie cały czas jest, promieniowanie funkcjonuje również w dni takie pochmurne, zimowe, w dni, kiedy pada śnieg, promieniowanie jest. I bardzo ważne jest to, że wychodząc z domu, żebyście mieli ten filtr na waszej skórze i chronili nie tylko waszą twarz, ale wszystkie odkryte miejsca, czyli nakładamy na przykład na szyję, nakładamy na uszy, nakładamy na nos, nakładamy przede wszystkim na nasze dłonie. Pamiętajcie o tych filtrach. Fajnie by było, gdyby krem ochronny, który dobieracie sobie w porannej pielęgnacji do typu waszej skóry, dodatkowo jeszcze posiadał filtr. Byłoby super, bo wtedy macie jeden kosmetyk, dwa kosmetyki w jednym. Nie zawsze jest to możliwe, ale oczywiście też jeszcze będziemy wracać do tego tematu. No i moi drodzy, tak powiedzmy sobie już prawie na zakończenie dzisiejszego filmu, zabiegi. Zima to też jest bardzo dobry okres do tego, by wykonywać różnego rodzaju zabiegi. Ale zabiegi dopasujemy oczywiście do kondycji i stanu naszej skóry i na to, na co chcemy podziałać. Niektórzy z nas będą mogli sobie pozwolić w okresie zimowym na to, by wykonywać bardziej inwazyjne zabiegi, jak na przykład laser. Ale nie wszyscy. I może się też okazać, że wasza skóra jest w takim stanie, że potrzebuje na przykład właśnie tego nawilżenia, że jest ona bardzo przesuszona. Co robić i po jakie zabiegi sięgać? Ja osobiście polecam Wam właśnie korzystanie w okresie zimowym z takich zabiegów jak mezoterapia. Zarówno mezoterapia mikroigłowa, jak mezoterapia igłowa, czyli ta, gdzie podajemy preparat do naszej skóry, preparat podaje lekarz i są to różnego rodzaju koktajle, witaminy, kwas hialuronowy w różnych cząsteczkach. Chodzi o to, żeby ta nasza skóra bardzo dobrze wyglądała i była też dobrze nawilżona, ale z drugiej strony możecie korzystać również z takich zabiegów jak Dermapen, gdzie troszeczkę inaczej są wtłaczane te substancje aktywne, ale mimo tego skóra będzie w dobrej kondycji. I właśnie zimą warto wykonać sobie tego typu zabiegi. Ja uważam, że mezoterapię na zimę to jest coś wspaniałego. Jeśli na przykład nie możecie wykonywać tego typu zabiegów, to zwróćcie uwagę na to, czy w salonach kosmetycznych, które znajdują się w waszej okolicy, do których się udajecie, do których regularnie chodzicie, są różnego rodzaju zabiegi proponowane właśnie na zimę. Zabiegi odżywcze, nawilżające, wzmacniające, regenerujące. Na pewno w ofercie znajdziecie tego typu zabiegi, więc warto z nich korzystać. I ostatnia bardzo ważna sprawa, na którą chciałabym zwrócić uwagę w tym dzisiejszym filmie, w pielęgnacji zimowej skóry twarzy. To jest zadbanie o nasz naturalny mikrobiom i zadbanie o barierę hydrolipidową. Szczególnie teraz właśnie w okresie zimowym. To jest bardzo, ale słuchajcie, bardzo ważna sprawa. Jeśli nasza bariera hydrolipidowa nie będzie działała w odpowiedni sposób, wasza skóra będzie to demonstrowała i może pojawić się właśnie to przesuszenie, nadwrażliwość, zaczerwienienie, rumień, pękanie naczynek i nie tylko. Dodatkowo też ten naturalny nasz mikrobiom, który powinien działać w odpowiedni sposób. I tutaj oczywiście musimy skupić się na tym, żeby stosować też kosmetyki zawierające odpowiednie substancje w składzie. O barierze hydrolipidowej jest już film na moim kanale, gdzie zapraszam Was bardzo serdecznie. O mikrobiomie jeszcze będziemy sobie rozmawiać. No to teraz podsumujmy sobie wszystko to, o czym dzisiaj powiedziałam. Po pierwsze, oczyszczamy, nie wysuszamy. Po drugie, nawilżamy od zewnątrz i od wewnątrz. Po trzecie, regularnie złuszczamy. Po czwarte, kremy ochronne plus kremy z filtrem. I oczywiście dbamy o pomieszczenie, w którym się znajdujemy, o jakość tego, jakie mamy powietrze, gdzie śpimy, jak jemy,
co przyjmujemy, pamiętamy o tej wodzie. Być może też warto pochylić się w kierunku jakichś suplementów, które też będą działały na Waszą skórę od wewnątrz. Ja mam takie swoje wypróbowane, ale może to innym, może innym razem Wam o tym opowiem, jeśli oczywiście będziecie chcieli film na ten temat, dajcie znać w komentarzach, a tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, no i tak jak powiedziałam, w następnych filmach przechodzimy już do omawiania konkretnych produktów pielęgnacyjnych dopasowanych do typów skóry, jeśli chodzi o pielęgnację twarzy. Ściskam Was cieplutko, trzymajcie się, buziaki, pa! Thank you.